widzę go, jak idzie plantami na seminarium, na uniwersytet. Jest taki jakiś jesienny chłód, jakiś taki mały deszcz, mgła taka typowo krakowska. On swoimi długimi krokami w stronę uniwersytetu, ale bez teczki, zgubił gdzieś teczkę czy zapomniał, a na ramieniu tutaj ma stos książek, niesie na seminarium te książki, a na samym szczycie tych książek kałamarz i pióro. I to było takie zdumiewające, jak on obejmuje ten kałamarz i pióro, te książki i wielkimi krokami na uniwersytet, na ćwiczenia z etyki społecznej wtedy. I ten obraz jakoś tak utkwił mi w pamięci i do dnia dzisiejszego przysłania wszystkie obrazy, nawet te, które są dzisiaj tak znane, obrazy z Watykanu. Była w tym jakaś taka prostota, rozmach i pasja.